Witam Państwa ponownie. Po 5 miesiącach działalności nowych władz samorządu studenckiego przyszedł czas na krótkie podsumowanie. W dzisiejszym programie Forum Łowicza na żywo będę rozmawiał z Michałem Zalewskim, przewodniczącym samorządu studentów Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam również, witam Państwa serdecznie. Tak jak wspomniałem, od wyborów minęło 5 miesięcy. Przed wyborami obiecałeś zmiany regulaminowe samorządów, utworzenie różnych kół zainteresowań. Tak, oczywiście już od samego początku, od momentu powołania nowych władz, no musieliśmy się zapoznać, wiadomo, nie wszystkich tutaj znałem, musiałem się zapoznać w ogóle ze strukturą samorządu studenckiego, ponieważ były tu sprawy takie, jeszcze wkradły się pewne niejasności. Regulamin, który obowiązywał samorządu studenckiego, nie regulował pewnych kwestii. Był to regulamin, który był wypracowany w 1996 roku. Trochę czasu od tego upłynęło. Parlament Studentów i Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych wystosowało do nas apel w byłym roku akademickim, tym, który minął, abyśmy zaczęli dostosowywać nasze regulaminy samorządów studenckich do tych zmian, jakie oni zaproponowali. No i niestety trzeba było, no zmiany głównie dotyczyły, aby w skład samorządu, czyli te organy samorządu, które są, nie było tylko sam zarząd i prezydium, czy jak to różnie swoje samorządy studenckie nazywają, swoje te władze, ale głównie dołączyć jeszcze Rady Akademików, dołączyć Rady Wydziałów, tym bardziej, że jeśli na uczelni jest powyżej 5 wydziałów, należy powoływać tak zwane Rady Wydziałowe, które by się zajmowały, byłyby takim organem wykonawczym uchwał, zarządzeń Prezydium Samorządu Studenckiego. My przystąpiliśmy do prac w grudniu do regulaminu samorządu studenckiego. W tej chwili jest już na etapie takich drobnych, kosmetycznych poprawek jeszcze. Jutro mamy posiedzenie zarządu samorządu studentów i będziemy już przyjmować regulaminy komisji, bo u nas działają również komisje, ale do dnia dzisiejszego nie miało ono wypracowane swoich własnych jakichś odrębnych regulaminów. I w związku z tym trzeba było sprawy wszelkie właśnie te prawne uregulować. A co z kołami zainteresowań? I a propos tych komisji, wiem, że za Twojej kadencji powstała jedna dodatkowa. Jest to komisja, no właściwie działają dwie komisje, komisja socjalno-ekonomiczna, tak, i komisja kulturalno-oświatowa, to w wyniku połączenia Komisji Kultury i Oświaty. No wiadomo, komisja rewizyjna, ale jeśli chodzi o koła zainteresowań, to był wystosowany apel od nas, zarządu, w szczególności mój apel do studentów, aby na uczelni zawiązało się koło teatralne. Takie koło już jest, zgłosili się studenci i w tej chwili jest na etapie przydzielenia opiekuna przez rektora, bo wystosowaliśmy apel do rektora, aby oprócz tego, że studenci się znaleźli i chętni, którzy chcą pracować w kolejnym, niestety musi być jakiś opiekun, który będzie to koordynował i czuwał nad pracą. Będzie to pani doktor, która pochodzi z Wydziału Filologii Polskiej i już na innej uczelni też zajmowała się właśnie tego typu formą właśnie działalności. Macie także swój klub studencki w tym roku po raz pierwszy. Ty wraz z samorządem studenckim włączyliście się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co oprócz dyskotek pragniecie w tym klubie organizować? Niedawno odbyła się promocja pewnej książki. Owszem, tak, to właśnie było w poniedziałek, była promocja książki, natomiast oprócz tego, również oprócz tych dyskotek, które się naturalnie odbywają, które organizujemy my, odbywają się również tak zwane połowinki. Studenci trzeciego roku każdego wydziału próbują organizować we własnym zakresie. My pomagamy od strony organizacyjnej pomóc z dotarciem do odpowiednich osób, które umożliwiłyby właśnie skorzystanie z klubu studenckiego, bo klub studencki, my nie mamy osobowości prawnej na razie, dopóki nie ma wypracowanego i uchwalonego regulaminu, to my nie możemy uzyskać osobowości prawnej. I na razie wszystkie sprawy związane z finansowaniem prowadzi rektor. Natomiast, to mówię, to są połowinki, bale inauguracyjne. Później u studenci piątego roku kończący, dla nich jest przygotowany uroczysty taki obiad po obronie pracy magisterskiej. No i takie spotkania, tam właśnie koła zainteresowań, będą mogły się spotykać, koło teatralne. No w tej chwili jesteśmy na etapie zakładania chóru akademickiego, który był
No ale za poprzedniej kadencji uległ on rozwiązaniu. My ponownie wróciliśmy do tej sprawy i ponownie jest zakładany chór akademicki. Zaczyna wreszcie coś się dziać. Nie mówiłeś jeszcze, Michale, o sztandarowym przedsięwzięciu studentów, nie tylko łowickich, ale i studentów z całej Polski. Chodzi oczywiście o juwenalia. Jak one będą w tym roku wyglądać, mimo że to dopiero początek marca, na pewno jakiś zarys tej imprezy już pewno posiadacie. Już pewne kroki zostały w tym kierunku poczynione. Prace rozpoczęły się już w miesiącu styczniu. Zaczęliśmy rozważać, w jaką formę mają przyjąć juwenalia. Zmieniamy trochę formę i trochę to będzie zupełnie inaczej będą wyglądały juwenalia. Będą drobne takie jeszcze zmiany. Natomiast wyznaczona została już data. Data to 23-25 maja 2002 roku. I co takiego dosyć ciekawego, to no myślę, że w momencie założenia koła teatralnego na pewno pojawią się studenci z jakimś przedstawieniem i to nie już na samej muszli może, ale na pewno gdzieś w gmachu naszej uczelni odbędzie się jakiś spektakl teatralny. Na pewno zostanie przygotowana uroczysty przemarsz studentów ulicami naszego miasta na muszlę koncertową, gdzie będą odbywały się koncerty. Coś takiego planujemy zorganizować. Ja wiem, że to było w 96 roku, później zostało to zaniechane. My z powrotem wracamy, bo pragniemy pokazać, że w Łowiczu studenci są i powinni oni zacząć się dosyć liczną grupą pojawiać na ulicach naszego miasta. Nie tylko przy okazji studiowania, również przy okazji naszego studenckiego święta. Co do programu, na pewno nie zabraknie koncertów i na pewno imprezy te dodatkowe, które co roku były organizowane, na pewno też ich nie zabraknie, na pewno też będą. Ale mówię, o wszystkim możemy rozmawiać dopiero w momencie, kiedy uda nam się zgromadzić pewne finanse. Kto wystąpi na scenie juwenaliowej, już wiadomo, który, jakie macie zakusy. Trudno cokolwiek powiedzieć. Ja może tylko tak pokrótce spróbuję scharakteryzować, jakie są ceny, które przedstawiają zespoły za godzinny koncert, no plus pół godziny ewentualnych bisów. To jest w okolicach, kształtują się ceny od takiego zespołu, który jest mniej znany, mniej popularny, to jest koszt w granicach 4,5 tysiąca złotych wzwyż. I ceny to osiągają do 80 tysięcy złotych. Na przykładem mogę podać, bo były takie zamiary, aby na tegorocznych juwenaliach wystąpił zespół Ich Troje. No niestety koszt zamówienia zespołu to jest 50 tysięcy złotych. To jest pół miliarda starych złotych, operując jeszcze starymi kwotami. To naprawdę jest dosyć przedsięwzięcie byłoby dosyć poważne, ale mówię, to wszystko zależy od finansów, jak uzbieramy. Poza tym koncerty są plenerowe, niebiletowane. Niebiletowane, oczywiście. Czyli nie miałyby szansę jakiegokolwiek zwrotu. Po prostu próbuję uświadomić, że nasz łowicki rynek już jest dosyć nasycił się, jeśli chodzi o sponsoring jakichkolwiek imprez. Jest dosyć trudno uzyskać tutaj na naszym terenie. My w tej chwili wychodzimy już poza Łowicz i próbujemy uzyskać sponsorów z terenu poza Łowicza. A naprawdę ofertę reklamową będziemy oferować dosyć taką bogatą, żeby ci nasi sponsorzy mieli możliwość takiej porządnej, typowej, porządnej reklamy na juwenaliach. Nie tylko w miejscu, gdzie będą się odbywać koncerty, ale również wyjść gdzieś poza ten rejon. Michale, mówiliśmy o juwenaliach, mówiliśmy o kole teatralnym. Przyznasz jednak, że to jeszcze trochę mało, jeśli chodzi o integrację studentów z miastem. No jest dosyć, powiem jest ciężko, ponieważ no, studenci, praktycznie jest uczelnia młoda jeszcze, trudno tu dużo mówić, ja dopiero w tej chwili zaczynam sprawę porządkować po poprzednich władzach, które były i które pewne zadania zaniechały, bądź rozwiązywali pewne struktury, które mogłyby ułatwić pracę. Brak takich zorganizowania był widoczny naprawdę i w tej chwili próbujemy to wszystko zgromadzić i uporządkować wszystkie te sprawy. Jest to dosyć trudne, bo musimy uświadomić naszym studentom, że nie tylko jest to okres studiowania, ale również i czas, który jest wolny od nauki, który można by we właściwy sposób wykorzystać, a nie tylko, mówię, spędzając go w akademiku i praktycznie na takim bezczynnym oczekiwaniu na jakąś naszą ofertę, ale muszą się również włączyć to studenci, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Docieramy do studentów i docierać będziemy. W tej chwili będziemy odwiedzać
studentów. W następnym tygodniu mamy zamiar dotrzeć do studentów, będziemy reklamować im i proponować współpracę i pokazywać, co nam się już udało zrobić. To będzie odbywało się w ramach zajęć i w ramach zajęć dwóch naszych przedstawicieli będzie chodziło od drzwi do drzwi i będzie pokazywać, co mniej więcej nam się udało zrobić. Oferujemy również w tej chwili wycieczkę do Włoch. Też próbujemy uzyskać. Jest to taka dodatkowa też forma, taka kulturalna, bo no na to kładziemy nacisk. Środowiska, niewątpliwie. Oczywiście, jest to wycieczka do Włoch, która jest oferowana. Koszt jest bardzo niski, bo to jest naprawdę niski koszt. Jeśli 10-dniowa wycieczka oferujemy za 740 zł z VAT-em, licząc, bo podlegamy podatkowi VAT, to naprawdę jest dosyć ciekawe. No dodatkowo były wyjazdy do teatru, już się takie odbywały w miesiącu i listopadzie, i w grudniu, więc no, taką ofertę przygotowujemy i staramy się na bieżąco uaktualniać. Wasza uczelnia od tego roku akademickiego wzbogaciła się o nowe pomieszczenia i gmachy. Jak wyglądała inauguracja zajęć w tych salach? Wiem, że nie wszystkie jeszcze zostały oddane do dyspozycji studentów i wykładowców. To znaczy już praktycznie etap prac został zakończony, te sprawy takie wykończeniowe, jeszcze drobne kosmetyczne były poczynione w trakcie na początku roku akademickiego, one trwały gdzieś do połowy grudnia. Od połowy grudnia już praktycznie część budynku została, naprawdę większa część została już oddana, a w tej chwili na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że już są wszystkie sale oddane do użytku. No na pewno wielkie zaskoczenie, bo studenci, którzy kończyli sesję egzaminacyjną w czerwcu, przyjechali w październiku na początek roku akademickiego i zobaczyli zupełnie ten gmach, no, że etap prac był naprawdę dosyć mocno posunięty i że mogły się już praktycznie zajęcia odbyć. Może one były trochę utrudnione, ponieważ gdzieś na salach wykładowych dobiegały głosy jeszcze prac, ale niemniej jednak i wykładowcy, i studenci jakoś sobie z tym poradzili. No mówię, na pewno wielkie zaskoczenie, bo gmach jest dosyć no, okazały. To jest przede wszystkim, pomieści naprawdę bardzo dużą ilość studentów. W tej chwili uczelnia nasza nie korzysta już z dodatkowych pomieszczeń, z których korzystała do tej pory, a w szczególności korzystała ze szkół, z sal w szkołach podstawowych i tutaj w naszych liceach łowickich. No w tej chwili już nie wypożycza tych sal. Całe wszystkie wydziały już w tej chwili są skupione w jednym miejscu. Jedynie Wyższe Studium Polityki Społecznej mieści się na ulicy Warszawskiej, ale Wydział Pedagogiczny, Filologia Polska, Historia i cały Wydział Pedagogiczny, wszystko się już mieści w tym budynku. O tym, że uczelnia się rozwija. A co z biblioteką? Co z biblioteką? No jest tutaj jeszcze takie, no, my oczekujemy również, że na pewno to się zmieni. To jest co roku praktycznie jakieś zmiany są, pojawiają się nowe pozycje książkowe. Są zakupywane. Poza tym dużo dostajemy książek, z których mogą korzystać studenci. Studenci, przepraszam, że wyjdę słowo, skarżyli, że nie ze wszystkich pozycji mogą jeszcze skorzystać. Nie wszystkie naniesione są do katalogu. Tak, jest to jakiś problem. Rzeczywiście jest tych ponad pozycji książkowych. Wiadomo, czytelnia zatrudnia tyle pracowników, ilu zatrudnia i w takim zwykłym czasie jest to, mówię, trudno tych pozycji książkowych zakatalogować, ale muszę powiedzieć, że dosyć włączyli się również to profesorowie, którzy przywożą swoje własne książki i przekazują na rzecz uczelni. To jest właśnie ten plus, że oprócz tego, że uczelnia kupuje nowe książki, to jeszcze profesorowie przywożą swoje własne woluminy i składają nas na uczelni. Więc myślę, że to naprawdę ulegnie poprawie, tym bardziej, że rozmawiamy na bieżąco z panią dyrektor biblioteki, czytelni właściwie, bo to trudno jeszcze biblioteką nazwać, a wiem, że w zamysłach na pewno będzie to gdzieś czytelnia będzie powstanie nowy budynek i będzie to czytelnia z prawdziwego zderzenia już wtedy na pewno. Ale to trzeba czasu, nie wszystko naraz. W ostatnich dniach lutego odbył się w Pułtusku zjazd sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Monsum, czyli Stowarzyszenia Międzyuczelnianego, które skupia niezależne stowarzyszenia studentów uczelni niepaństwowych. Jakie decyzje na nim zapadły? Muszę powiedzieć, że był to zjazd dosyć trudny i wyczerpujący naprawdę, ponieważ odchodziła obecne władze, wybraliśmy nowe władze, które no, naszym zdaniem jednak no, będzie trudno to wszystko. I nastąpił pewien rozłam w Stowarzyszeniu Uczelni Niepaństwowych. Nastąpiły wielkie podziały.
I tutaj studenci, no naprawdę z tych uczelni państwowych z całej Polski walczą w tej chwili o zajęcie jak najważniejszych pozycji w tym stowarzyszeniu. Walka o władzę. Czy ktoś z Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej znalazł się we władze? Niestety nie. Niestety nie. W poprzednim roku mieliśmy swoją reprezentantkę, Sylwię Wittenberg, która była przewodniczącą. Ona dzięki stowarzyszeniu Monsum znalazła się w Parlamencie Studentów, była jakby delegatem, czyli jeszcze w tym bardziej reprezentatywnym stowarzyszeniu wszystkich uczelni, to jest Parlament Studentów i tam mieliśmy swojego reprezentanta. Natomiast jeśli chodzi o Monsum, wybraliśmy nową przewodniczącą, zostanie Marzena Weist z uczelni niepaństwowej z Olsztyna, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. I naprawdę dosyć obrady były takie dosyć negatywne. Co prawda, naprawdę, jeśli od strony organizacyjnej były wyśmienicie zorganizowane. Pułtusk postawił, praktycznie ta uczelnia, która w Pułtusku funkcjonuje, jest to uczelnia złożona z byłych pracowników naszej uczelni, no, włożyli nie niestety, ale dużo wysiłku, żeby te obrady nam uatrakcyjnić. Mieliśmy spotkanie z politykami, była konferencja, na których mogliśmy zadawać pytania w tych dziedzinach właśnie. Między innymi Bronisław Komorowski, Ryszard Kalisz. Tak, było to spotkanie zorganizowane przez to stowarzyszenie, na którym padały mnóstwo dodatkowych pytań. Jeśli chodzi o funkcjonowanie uczelni niepaństwowych, w tym przede wszystkim padło pytanie, czy studenci znajdą się w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która powstaje. Politycy nam odpowiedzieli, że niestety, ale studenci nie znajdą się w takiej komisji, ponieważ jest to komisja, która jest powołana w celu mierzenia jakości pracy uczelni. Ocena wystawiana przez tą komisję byłaby raczej nieobiektywna, gdyby uczestniczyli w niej studenci. No, trudno mi tu cokolwiek powiedzieć, czy w rzeczywistości by tak było, ale uważam, że z głosem takim doradczym, ewentualnie jako obserwatorzy, studenci mogliby się w tym znaleźć. Było również pytanie, które dotyczyło zniżki studenckiej, które zostały nam zabrane. Właśnie to samo chciałem zapytać. Oczywiście pytanie skierowane do ministra Ryszarda Kalisza. Tak, oczywiście. Jaka odpowiedź padła z jego ust, czy była zadowalająca dla Was? No oczywiście nie, bo wiadomo, obiecane było jeszcze w kampanii wyborczej, jaką prowadził Sojusz Lewicy Demokratycznej, że pierwsze jakiekolwiek zmiany finansowe, jakie nastąpią, to zaczną od siebie. No niestety z przykrością posłowie zabrali nam zniżki, właściwie rząd, który zaproponował, a Sejm przegłosował. Pozostawili sobie, umożliwili sobie korzystanie z przejazdów koleją i środkami transportu publicznego, natomiast studentom zostały te zniżki zabrane. Natomiast pytanie, które dotyczyło, no pan Ryszard Kalisz powiedział, że musimy ponosić koszty reform rządu pana Jerzego Buzka i wszyscy musimy ponosić te wszystkie, związane właśnie z dziurą budżetową. Wszystkie koszty, które są związane, to musimy ponosić właśnie z tą dziurą budżetową i musieli też również zabrać zniżki studentom. Obiecane było nam również, że w momencie zabrania zniżek na korzystanie z transportu publicznego te pieniądze zostaną przekazane na stypendia socjalne dla uczelni niepaństwowych. A na dzień dzisiejszy na koncie uczelni jeszcze się nie pojawiły stypendia socjalne za styczeń i luty, które studenci powinni już dawno uzyskać. Uczelnie niepaństwowe już dawno studentom wypłaciły, a uczelnie niepaństwowe nie uzyskały, ale sprawa generalnie dotyczy jeszcze takiej kwestii, że Parlament Studentów organizował akcję protestacyjną w grudniu przeciwko wprowadzeniu tych zniżek. Zresztą do tego protestu przyłączyliście się również i wy. Tak, oczywiście, uczestniczyliśmy i muszę tu powiedzieć, że dosyć to było chaotyczne, nieprzygotowane od strony merytorycznej, akcja protestacyjna, co przyniosła skutek taki, jaki przyniosła, że zabrano nam zniżki. I tutaj będziemy jeszcze na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Parlamentu Studentów osądzać naszego przewodniczącego Parlamentu Studentów, który jednak no, dał się ponieść emocjom i zdecydował, że jeśli pan minister obiecuje, oczywiście nie na piśmie, tylko ustnie, to najprawdopodobniej te pieniądze na stypendia socjalne zostaną przekazane. No niestety stało się inaczej. Dowiedzieliśmy się z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że 5% zostało nam ucięte z tych stypendiów, które żeśmy otrzymywali. To jest dosyć dużo. To jest dużo. To jest około, ta uczelnia otrzymywała około 14 tysięcy złotych, to w tej chwili będzie gdzieś otrzymywać około 10 tysięcy złotych, co jest niewystarczające, ponieważ na naszej uczelni o stypendia socjalne starało się w tym roku akademickim 120 osób, a nie brały w tym udziału pierwsze roczniki.
a jeszcze dojdą nam pierwsze roczniki, więc oprócz tych 120 osób, które się starały, dojdą jeszcze kolejne osoby. I pieniądze, no po prostu zniżki poszły. A co ze stypendiami? Stypendia. Trwają prace w tej chwili, jeszcze nie wiem, czy to akurat obejmie ten Senat, ale trwają prace nad przygotowaniem regulaminu przyznawania stypendiów naukowych na uczelni. To jeszcze trochę potrwa. I macie już zapewnienie, że te stypendia naukowe będą miały rację bytu w uczelniach niepaństwowych? Sądzę, że z czasem na pewno tak, bo tu jeszcze trudno dosyć mówić, bo najpierw chodziło nam o załatwienie wszystkich spraw związanych z stypendiami socjalnymi, bo to dosyć najważniejsze, bo niestety społeczeństwo ubożeje studentów na uczelni, no nie stać w tej chwili już na opłaty czesnego, są pewne zaległości jeszcze z opłatą czesnego, bo studenci oczekują właśnie na stypendia socjalne. I tutaj przede wszystkim jest uregulowanie tych spraw, a dopiero później będziemy zajmować się stypendiami naukowymi, bo no tutaj stypendia naukowe to tak, przede wszystkim przynależy już do kół naukowych. U nas na razie na uczelni nie ma kół naukowych. Te, które funkcjonowały, uległy też rozwiązaniu swego czasu, a na razie nowych nie ma. Też tutaj nasz zabieg w tej chwili jest, żeby te koła naukowe jednak powstały, bo no tutaj tu jest siła właśnie, żeby to stypendium naukowe uzyskać, to przede wszystkim będzie no niestety udział w kole naukowym, no i wysoka średnia. Gdybyś miał naszym telewidzom powiedzieć, namówić do tego, że warto studiować na Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w dwóch zdaniach, to jakby one wyglądały? Może tak. Jest próba w tej chwili uzyskania nowego kierunku. Będzie administracja, będzie nowym kierunkiem, który zagości naszej uczelni. W tej chwili trwają intensywne prace na naszej uczelni, aby ten kierunek nowy zaistniał. Więc jeśli on zaistnieje, a myślę, że to nastąpi w niedługim czasie, to na pewno przyciągnie też mnóstwo studentów. Natomiast baza lokalowa i kadra naukowa jest dosyć na wysokim poziomie. I na pewno muszę powiedzieć, że ta opinia, która krąży o naszej uczelni, jest opinią negatywną, bo ona nie jest pozytywna, ale nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Więc naprawdę zachęcam, bo są kierunki, są wyśmienite, jest kadra. W tym roku kadra się zmieniła. Jest dosyć liczna kadra z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Łódzkiego, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, więc naprawdę zachęcam, bo jest warto. My w tej chwili uczestniczymy w targach edukacyjnych i zachęcamy. I w Skierniewicach odbyły się teraz nie tak dawno targi edukacyjne. W ubiegły piątek. I naprawdę zainteresowanie dosyć maturzystów skierniewickich było naszym uczelnią. I to dla nas jest no, takie dosyć powód do dumy. Powód do dumy, że jest zainteresowanie. Przybycie do naszego studia. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Michał Zalewski, przewodniczący Samorządu Studentów Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, oczywiście w Łowiczu. Jeszcze raz dziękuję Ci za przybycie do naszego studia. Również. Z Państwem w Forum Łowiczą spotkam się jak zwykle za tydzień o tej samej porze, czyli o 17.35. Artur Michalak, do zobaczenia.